Obchody święta Wojska Polskiego odbyły się dziś w Suwałkach. Całość rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra. Następnie uczestnicy udali się na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty apel. Były okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń oraz mianowanie na wyższe stopnie wojskowe. Głos zabrali m.in. podpułkownik Krzysztof Świderski, dowódca garnizonu Suwałki oraz Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wśród przemawiających nie było Czesława Rękiewicza, prezydenta Suwałk. Będąc świadomi tych chwalebnych tradycji polskiego oręża, musimy jednocześnie zdawać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas, współczesnych żołnierzach. Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem, a także stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa, z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie. Bycie żołnierzem to nie tylko spełnienie patriotycznego obowiązku wobec ojczyzny, to nie tylko zobowiązania, dyscyplina i wyrzeczenia, to także duma, spełnienie i satysfakcja rodzące się w obliczu ludzkiej wdzięczności oraz poczuciu bezpieczeństwa. Data 15 sierpnia odwołuje do sierpnia 1920 roku. To ten wymiar narodowy i państwowy, wymiar patriotyczny. Wszyscy wiemy, pamiętamy, że to właśnie wtedy, ledwo po dwóch latach od odzyskania niepodległości, niepodległość, suwerenność naszej ojczyzny znowu znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu. Armia Czerwona, bolszewicka armia ze wschodu, wówczas największa armia świata, stanęła na przedpolach Warszawy. Dzisiaj spotykamy się, obchodzimy dzisiejszą uroczystość, która jest świętem Wojska Polskiego, no bo przecież pod Warszawą to polscy żołnierze dokonali tego wielkiego dzieła. Ale trzeba powiedzieć, że to było dzieło całego narodu. Raz jeszcze to chcę podkreślić. I Polacy pokazali, że gdy chodzi o niepodległość, znowu, jak wielokrotnie w historii, są zdolni do rzeczy wielkich. Tak jak w 1920 roku. Tak jak podczas Bitwy Warszawskiej. Tak dzisiaj i tak zawsze. Gwarancją podstawową, pierwotną, można powiedzieć, z której wyrasta także czyn zbrojny, czyn bojowy, samo wojsko, jest właśnie siła polskiego ducha, jest siła patriotyzmu. Wojskowi z 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach przygotowali pokaz musztry paradnej, prezentację sprzętu miejscowej jednostki, gry i zabawy dla najmłodszych oraz wojskową grochówkę dla wszystkich. Nie zabrakło też salwy honorowej. To święto jest dla nas szczególnie ważne, podsumowują obchody suwalczanie, którzy przybyli na uroczystości. Święto jest bardzo ważne, po prostu patriotyczne i myślę, że każdy po prostu powinien moralnie się w to włączyć, nie? Niekoniecznie obecnością, ale nawet w pamięci po prostu mieć to, nie? Mój tata w pułku kawalerii w Suwałkach służył, po prostu pod hełmem był wzięty do niewoli w obronie hełma. Był radiotelegrafistą po prostu, no także nie wiem, ale według mnie to jest naprawdę warte upamiętnienia, po prostu warte pamięci narodu. Każde wojskowe święto, obojętne kiedy ono by nie było, to się nam podoba, bo armia to jest ważna rzecz w narodzie. Może być jeszcze bardziej huczki obchodzone. Ciekawie jest uroczyście, także no, widać, że to jest Dzień Wojska Polskiego. Uczestniczymy w tym święcie, co roku jesteśmy, także jest miło. Dla tych żołnierzy to należy im się taki szacunek i to święto. I się utożsamiamy z nimi. No, bardzo miłe, że takie obchody odbywają się w Suwałkach. Bardzo dużo ludzi przybyło i cieszy nas tu mieszkańców, że widać, że władze dbają tutaj o obronność i bezpieczeństwo nas wszystkich mieszkańców.
Bardzo to jest ta nutka patriotyzmu tutaj w społeczeństwie, że jednak przyszli. Nad nami tutaj ktoś czuwa, to tym bardziej możemy spać spokojnie i po prostu czujemy się bardziej bezpieczni z racji tego, że takie czasy teraz są niebezpiecznie niepewne. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia w rocznicę zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 roku, kiedy to polscy żołnierze pokonali bolszewików na przedpolach Warszawy. W tym roku obchodzimy 97. rocznicę tych wydarzeń.